Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Lecę sobie właśnie Riverside. Piękne okoliczności przyrody, moi drodzy. Szukam sobie jakiegoś fajnego miejsca do połowienia rybek. Wokół mnie imprezy na łodziach. Proszę bardzo. Pięknie, sympatycznie. No i słonecznie przede wszystkim. Trzeba korzystać z tych chyba już ostatnich dni. Tu mamy food trucki, ale niestety nieczynne. Nie wiem dlaczego. Coś by się przetestowało. Może później otworzą na wieczór, nie wiem. A ja lecę sobie. Lecę sobie, moi drodzy. Spójrzcie, jak jest. Jak jest ładnie. Całkiem klimatycznie i sympatycznie. Zobaczymy tą łódeczkę, która tu płynie. Ludzie sobie chillują na takich łódkach. Moi drodzy, zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jaki klimacik sobie tak mieszkasz, nie? W takich domkach. Centralnie nad Tamizą. Jestem ciekawy, czy jakby tak woda podeszła do góry, to by ich zalało pewnie, nie? Tutaj gościu ma łódeczkę od razu. Zobaczymy. Fajny klimacik. Podoba mi się ten klimacik. Ceny chat tu są... ceny są astronomiczne, nie? W tym Londynie. Bardzo, bardzo drogo jest. Tylko dla milionerów. Taka prawda. A domki takie jak altanki w Polsce. Naprawdę. Tak sobie lecę, moi drodzy, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Zatrzymam się. Cały czas sobie praktycznie jeżdżę na zero. No i tutaj dodaję aż do 5, nie? Na piątce tam do 25 mi pomaga się rozpędzić. A tak to jeżdżę na zero, nie? 43 km. Wczoraj zrobiłem 20 parę. Dzisiaj 20 parę. No i tak jakoś ten czas mi leci, nie? Piesek w butach biegnie. Trzeba się ruszać. Ruch to zdrowie, pamiętajcie. Poruszam się takim fajnym laskiem, moi drodzy. Z tamtej strony jest taka wielka polana. No miasto Londyn, ale bardzo, bardzo dużo. Dużo zieleni. Dużo zieleni, naprawdę jest gdzie iść, gdzie odpocząć od tego zgiełku. Mówię Wam, zapraszam Was do Londynu. Możecie sobie przyjechać na paszport, pozwiedzać, bo naprawdę fajne miasto. Serdecznie Wam je polecam. Idziemy sobie dalej. Dzisiaj mam nadzieję, że sobie rybki połowię. Ale niestety w Tamizie jest dużo syfu. Zresztą tak samo jak i w tych małych rzekach. Myślę, że nie stracę. Nie stracę żadnej przynęty. O, zająkałem się. Przyjedźmy sobie. Ludzie staną na środku i se stoją, nie? A niech sobie stoją. Ja tam jakieś tam prędkości wielkich na rowerze nie rozwijam, ale jak wracam, to włączam sobie silnik. Dzisiaj tak zrobię około 50-60 km bez żadnego wspomagania. Zobaczcie, cały czas jadę na zero. Nic mnie nie wspomaga. Dlatego takie mam zasięgi w tej baterii, nie? Zresztą potrafię na tej baterii ponad 100 km zrobić. I kurczę, sobie tak lecieć, nie? W takie piękne miejsce. Szukam takiego właśnie jakiegoś ukrytego miejsca, żeby sobie rozłożyć się ze sprzętem. Poszukać sobie trochę spinning. Może nie spinning, już źle to powiedziałem. Może tutaj. Cóż tu mamy? Idziemy zobaczyć. Ja, tutaj nie. Tutaj nie za dużo krzaków. Lecimy dalej. Moi drodzy widzowie, dzisiaj piękne okoliczności przyrody Wam pokazuję. Zielony Londyn. Mojej facjaty nie będę Wam
zbyt dużo pokazywał, bo zbyt ładny nie jestem. Szukam sobie jakiejś fajnej miejscóweczki. Rozłożę sobie statyw i polecę z jakąś rozkminą. Co tu mamy? Co tu mamy, moi drodzy? Co tu mamy? Tutaj fajne miejsce jest. O, to jest super miejscowa. Nie wiem, tutaj wyhamował, nie wjechał tutaj. O Jezu. To jest fajna miejscóweczka, żeby sobie zarzucić wędeczkę. Jeszcze raz pokażę wam te chałupki. Przepiękne. Spójrzcie. Dobra, widzimy się na miejscu. Jak rozłożę sobie sprzęt, na spokojnie. Się zatrzymałem, żeby wam nagrać. Czapla sobie stoi i czeka. Czeka na rybę. Jak jest czapla, to jest ryba. Tam jest jakaś szkoła. Zielona szkoła. Spójrzcie. Taki teren. Jakiś harcerski, obozowy. Tak, moi drodzy, jestem już sobie na miejscu. Pozarzucam troszkę. Piękna pogoda. Słoneczko świeci mi prosto w oczy, można powiedzieć. Byłem w pewnym miejscu, w takim moim miejscu, które sobie wypatrzyłem, jak spacerowałem sobie z żoną. Ale ludzie sobie robią pikniki, bo dzisiaj jest przecież piątek. Piąteczek, piątunio. Jak mogłem zapomnieć? Kajakarze sobie pływają, niech sobie przepłyną. I wtedy zarzucę taką oto przynętę. Na tamizie może się sprawdzi. O, taki wariat. Spójrzcie sobie. Na tamizie może mu się sprawdzi. Będzie ok. Rzucamy. Dzisiaj rozkmina taka o zdrowiu, kurczę. Poszedł. Ole, daleko. Rozkmina taka o zdrowiu. Ostatnio też się czułem niezbyt po tym wirusie, który mnie męczył. I tak do dziś się czuję nieciekawie, ale z dnia na dzień coraz lepiej. Jak słyszycie po głosie, mam już prawie normalny głos, nie? Bo tak to traciłem głos. I była masakra, nie? Czekajcie, żeby gdzieś tam się mi nie zaczepił. Tu strasznie dużo, może nie śmieci, ale jakichś kawałków drewnianych, jakieś kłody sobie pływają, jak to w rzece na tamizie, moi drodzy, nie? Założymy sobie inną. Założę sobie robala gumowego, zaraz wam pokażę jakiego. Najlepszy na oko, nie jestem doświadczonym wędkarzem, ale powiem tak, na tego wariacika na kanale, już wam pokazuję, niech tutaj wyostrzy, na tego woblerka łapią się szczupaki, nie? Szczupaczki się łapią na tego woblerka, a na tą gumę się łapią, mówcie, okonie, nie? Okonki. I sobie zaraz zarzucimy na okonia. Może coś się trafi. Może coś się trafi. A co do zdrowia? No już jest lepiej trochę, nie? Dzisiaj się tak wytargałem z domu, bo mi się nie chciało. Nie chciało mi się, ale się zmusiłem, bo czasami tak trzeba. Bo bym siedział przed kanapą, oglądał telewizję, bo mi się nic nie chce. W nocy nie dosypiam. Bo jeszcze męczy mnie syndrom... Płynie łódka. Męczy mnie syndrom, mój drogi widzu, nocki, nie? Że nocka. Pracowałem nocki cały czas, półtora roku i teraz ciężko w nocy spać. Piszecie mi, Jarek, melatonina, jakieś inne środki, inne tabletki. Nie chcę używać żadnych tabletek. Nie. Jak zacznę używać, to już będę musiał ich używać, nie? Jestem taki antytabletkowy. Jedyna tableteczka to jedna na nadciśnienie i to wszystko. No, i ostatnio też, kurczę, byłem chory, musiałem wziąć antybiotyk. I może ten antybiotyk tak mnie zmęczył, nie?
ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Będę czuł się zdrowszy, a jak się źle czujesz, właśnie jesteś taki zmęczony, nic ci się nie chce, to zmuszaj się. Zmuszaj się do ruchu. Ja dzisiaj ponad 20 km na rowerku. 2 plus jeszcze 13 km do domu i tak będzie nabite, nie? Jarek, ty rowerem elektrycznym jeździsz. Wyłączam sobie wspomaganie, mój drogi widzu. Dobra, niech przynęta sobie tam po dnie. Kormorany są, czyli ryby są, nie? Prąd trochę jest bardzo silny i często przepływają łodzie. O, coś skoczyło. Coś mnie skoczyło na mojego robala gumowego. I tak spędzam sobie dzień. Trochę wolnego czasu mam. Raz w tygodniu jadę do piekarni przerobić kwasy. Zobaczyć, doglądnąć tych kwasów. Bo tak się ugadałem, że to będę robił. Pomagam koledze malować. Teraz na razie jest przestój, bo miał przyjść drugi pomocnik, ale zawiódł, nie przyszedł. I tacy są ludzie w dzisiejszych czasach. Mnie się to nagrywa? Przepraszam, nagrywa się. Tacy są ludzie w dzisiejszych czasach niesłowni. Kolega mój chciał przyspieszyć z robotą. Ja miałem gruntować ściany, czyli malować je tym gruntem. I w dwóch mieli wchodzić, nie, na te mieszkania, czyli malować już je, nie? Mój kumpel miał malować z tym ziomkiem. Ziomek zniknął, zero śladu, nie wiem, co się stało. Nie odzywa się nowy pracownik. No, może ciepło jest i mu się nie chce, nie wiem. No i sam nie da rady malować, nie? No. A ja malować nie będę, bo tam trzeba bardzo dokładnie to zrobić, a ja tylko mogę gruntować. Nauczyłbym się malować, ale nie chce mi się. Jedną rzecz robię tylko i cześć. Biorę pieniążki i uciekam. Pisaliście, Jarek, twój kolega, byś mu pomógł. Za darmo. Za darmo to boli gardło. Ale krzyczą te kormorany do siebie. Za darmo to boli gardło. Oczywiście jakby sobie malował w chacie, by mnie zaprosił, Jarek, pomóż mi, to bym mu pomógł w tym domu. A on robi, on ma firmę, moi drodzy, budowlaną. Ma niedowład tych dwóch palców, tak, niedowład, no tak tylko może je zgiąć po tym ataku w metrze, co mu przecięli te ścięgna. No. Ale zgarnie gruby hajs, mówię wam. On zgarnia hajs, mówi, wraca do Polski i ma w nosie. Prawnikom odpali po 10%. Naprawdę, będą pieniądze, bo jak już, no i się zaczepiła mi franca. No. Jak już policjanci zostali zawieszeni, już o tym opowiadałem, już nie będę się powtarzać, znacie tą historię. Sprawa może się toczyć jeszcze tak naprawdę z rok czasu, z 2 lata, bo to sądy tu się nie śpieszą. Śpieszą się tak jak Poczta Królewska, Royal Mail, która od 12 wrzucił awizo, i zniknął. I cały czas na trackerce jest napisane, że 14 przyjdzie paczka. Że przyjdzie. Z ciekawości teraz sprawdzę. Sprawdzę sobie to z ciekawości teraz. Przy was. Nie zdziwiłbym się jak... O kurde, wariacie. Jakby... awizo. Właśnie tego nie lubię. O Jezu. Jakby awizo było wrzucone, bo mnie nie ma, nie? Takie śmieszne to jest dla mnie. Ja się z tego śmieję, nie? Bo nie będę się denerwował. Lampa prawie 7 dyszek. Dzisiaj, jutro spróbuję się skontaktować, zadzwonić tam. Na tego nieszczęsnego maila, na telefon, który mi Amazon podał, bo oni umywają ręce. Ten, co wysłał, też umywa ręce, a ja sprawdzę sobie. O. Zobaczcie. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Wczoraj powinna być, czyli 14.
No, czyli cały czas jest, a jak asystans naciśniesz, czyli żeby sobie popisać, no to ten robot też napisze, że jest w drodze, paczuszka. Że jest w drodze. Dziwne, nieprawdaż? Dziwny ten kraj. Jarek, nie narzekaj. No nie narzekam, no ale kurde, no. Sezon minie rowerowy, a ja dostanę lampę. Lampa 7 dyszek, Oxforda, taka konkretna, fajna. No i nie mam, nie? Bo w sklepie nie mogłem kupić. I kuźwa mnie to irytuje, takie coś zawsze. Pyk. Jestem zirytowany taką sytuacją chorą. Co poczta najczęściej tak się wywiązywali. Bo 12 mnie nie było ponoć, ja byłem w domu, wrzucił to awizo. No i są opcje, w internecie się to robi. Jest opcja, moi drodzy, wybrania sobie. Mogłem sobie wybrać, że odbierz w punkcie. I bym sobie to odebrał w punkcie. Głupi byłem, że tak nie zrobiłem, bo teraz już nic nie mogę zrobić, bo sobie wybrałem opcję, żeby przyniósł mi 14. Ale nikt mi nic nie przyniósł i kurczę, nic nie mogę zrobić, nie? Chcę zmienić, to się nie da. Jest napisane, że już wybrałeś opcję. No takie chore to jest i dziwne trochę, no ale co? Nic nie poradzisz. Nie ominiesz. Tego nie pomalujesz. Jutro wybieram się na urodziny do mojego kolegi. Do mojego kolegi, o którego tak pytacie, co u Adriana Urbana słychać. Wszystko dobrze. Cały czas utrzymujemy kontakt. Od czasu do czasu złote gazowane razem się wypije. Wszyscy mają się dobrze. Ja też pracuję. Cały czas pracuję. Trochę tu, trochę tam. Jakoś to leci, nie? No i myślę, że jest całkiem nieźle. Ruch na świeżym powietrzu bardzo dobrze mi robi. Od razu samopoczucie się zmienia. Mówię wam, dzisiaj dałem sobie czadu. Na rowerze, kurde. Upał trochę odczułem, bo jest naprawdę ciepło. Jak na tą porę roku, na Anglię, to naprawdę jest ciepło. Zachęcam was wszystkich, moi drodzy, do rozwijania swoich pasji. Nie wstydzić się. Kiedyś taki fajny odcinek nagrałem. Możecie sobie do niego wrócić. Nie wstydzić się. Masz ochotę coś tam robić sobie, na gitarze się uczyć grać, to się ucz grać na gitarze, nie wstydź się. Nie chcę się powtarzać, bo już taki odcineczek nagrałem, nie? Nie chcę się powtarzać. No. Trzeba robić swoje. Róbmy swoje, o. Róbmy swoje, każdy będzie z tego szczęśliwy. Moi drodzy, zapraszam was do korzystania z HelloFresh. Link macie w opisie. Zawsze jak gotuję, to taki link wam wrzucam też na live, bo zostawiłem live'a. Zostawiłem ostatniego live'a z tego gotowania, bo właśnie tam wrzuciłem wam link i możecie sobie z niego korzystać. To nie jest żadna współpraca, żebyście sobie nie myśleli, że jakieś pieniądze dostaję za to. To jest po prostu, tak jak weźmiesz sobie HelloFresha, ty na przykład, co mnie oglądasz teraz, to też dostaniesz taką opcję, żeby dzielić się po prostu, dzielić się ze swoimi znajomymi, nie? I za to na przykład dostaniesz tam ileś tam funtów na kolejne boksy, nie? To jest fajne. No. To jest fajne, więc zapraszam zapoznać się z linkiem, nie? Zobaczyć co. Ja oczywiście w UK, nie? Wszystkich, którzy mieszkają w UK. A bardzo dużo ludzi mnie ogląda z UK, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam do korzystania. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego najlepszego. Szczęścia przede wszystkim. No i zdrówka. Bo zdrowie jest najważniejsze, co się przekonuję ostatnio. Zdrowie jest najważniejsze, ale jak słyszycie, po moim głosie już czuję się dobrze. Nagrywasz mi się ty dźwięku, wariacie? Nagrywasz się. Czuję się dobrze już. Mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Jak mi powrócił głos, to znaczy, że jest wszystko ok. Z tego oto pięknego miejsca, znad Tamizy z Londynu, moi drodzy, niedaleko Kew Bridge. Życzę wam wszystkiego najlepszego, jeszcze raz powiem, zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę i ślad po sobie w postaci komentarza. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mała prośba do was, moi drodzy widzowie. Zarzućcie jakieś tematy na rozkminę. Przygotowaniu, na live'ie,
gdzieś na spacerze, na rowerze. No niestety nie ma rozkminy przy bagiecie, no ale zawsze coś trzeba zacząć od nowa, jak się kończy coś, ale powiedziałem, nie? Powiem tak, rozkmina przy bagiecie była dobra. Dobra była cały czas, poziom wyświetleń jest ten sam. Ten sam poziom wyświetleń jest. Parę odcinków tam strzeliło przy rozkminie, przy bagiecie, ale poziom moich odcinków, wyświetleń cały czas jest ten sam. Trzeba cały czas zmieniać. Jak była cały czas bagieta, no to ta pochyła już szła w dół, już się nudziliście tą bagietką. Ja teraz jak tej bagiety nie ma, no to wam tego brakuje. No to tak to zawsze jest, nie? Moi drodzy, szczęścia i zdrowia wam życzę. Na razie, cześć.